piasek, plaża, mewy, nie dla mnie. Pogoda niespiejąca, ale słyszałem, że w Świnoujściu potężna wyspa, twierdza morska, która ma wiele zabytków pruskich, niemieckich, także i polskich. Przekonajmy się, co te mury za sobą kryją. Oho, zaczyna się ciekawie. Idziemy dalej. O, znowu zabłąkany turysta. Dzień dobry. Piotr. Adam. Czego szukacie znowu? Jak to czego szukamy? Twierdzy na wyspach. Słyszałem takie, co to istnieje. No, istnieje, istnieje, istnieje. Zaraz wam kawałek tej pięknej twierdzy pokażemy. Naprawdę jest? Chodźmy. W którym miejscu jesteśmy? Co to w ogóle jest? No to jest najstarszy obiekt fortyfikacyjny, jaki założono na Wyspie Woli. To jest Fort Gerharda. Ile ma lat? No, ma ponad 150 lat. Wybudowali go Prusacy w ramach wielkiej morskiej twierdzy Świnoujście. Wtedy wybudowano cztery olbrzymie forty. No ten, jak już mówiłem, jest jedynym na tej stronie najstarszym. Jaką ten twór dysponował siłą ognia? O, 11 olbrzymich dział, te największe to były działa 210 mm. No, te odciski potrafiły ważyć nawet po 210 kg, a więc naprawdę olbrzymie, wielkie armaty. Żaden statek nie ma najmniejszych szans, aby tutaj wpłynąć do portu w Świnoujściu, dalej do Szczecina bez zgody komendanta samego fortu i całej twierdzy. Czy to jest tylko to, co widzimy na wierzchu? Oj nie, oczywiście, nawet tutaj pod nami są pomieszczenia, podziemne magazyny, koszary, no i całe zaplecze, tak jak w przypadku tych innych fortyfikacji, no takie małe centrum, które gwarantowało utrzymanie i życie dla 300 żołnierzy nawet przez półtorej miesiąca oblężenia. A dzisiejsze czasy? O, olbrzymia atrakcja turystyczna, chyba jedna z największych na Wyspie Woli, na Wyspie Uznam, pewnie nawet w Polsce. Razem z innymi fortami z drugiej strony, fort ma nawet certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej, który poświadcza, że jest to produkt na wysokim poziomie i bardzo atrakcyjny. Czyli dobrze trafiłem. Przeszliśmy 200 metrów na wschód i co to jest? No, przepiękna pierwszowojenna bateria, jedna z dwóch takich zachowanych w Europie. Cztery działa po 150 mm. Duże. Bardzo, 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 bardzo duże. No i bateria, jak widać, w bardzo dobrym stanie. A co tu się działo podczas II wojny światowej? No, nic się nie działo, oczywiście. To było wojsko miało spokój tutaj, cichutko było tutaj. Było cichutko, a to dlatego, że aż do 1939 roku, do maja, Świnoujście było cały czas na zapleczu frontu. A po wojnie, no widzę, a armat nie ma. Armaty zostały wycięte. Po wojnie, aż do 1973 roku, byli to Rosjanie, którzy nadbudowali tutaj kilka takich betonowych nadbudów. No i dwa lata temu zajęło się tym obiektem towarzystwo naukowe Karola Strejchera. No i mamy teraz piękne szlakoty. Widzę, że jest ładnie oczyszczony, że tu zaczyna coś się dziać na tym obiekcie. Przyjedziemy za dwa lata, zobaczymy. Słowo? Słowo. Idziemy dalej. Bardzo ciekawym i wyjątkowym zabytkiem architektury militarnej jest bunkier dowodzenia baterii nadbrzeżnej Forst. Obiekt ma oryginalną pancerną kopułę. To unikat w skali Europy. Widzimy, tutaj jest ta podstawa, poddanie, nawet z pozostałością widzisz pytaka, na którym to było zamocowane, ale chodź dalej, tylko uważaj na ten przewód. To, co jest najciekawsze, to jest ta kopuła tutaj, nie? No zobacz, grubość jest dość duża, no taka kopuła ważyła, wiesz, to jest tyle, no, na tej powierzchni, no to jest, wiesz, jakieś, nie wiem, 30 ton, 25 ton, tyle to musi ważyć, nie? I to jest stal specjalnie wzmacniana. Tutaj z tej strony masz, trzeba kłótnię, z tej strony masz, z jednej i z drugiej strony masz okienka dla telefonistów, żeby przekazywać im informacje, stal osobnika, który stał tutaj, nie, i który górą wychodził, nie? Chodźmy niżej. Zachowany w dobrym stanie. No, nie, bardzo dobrym stanie. Jest jeszcze drugi taki, nie? Masz tutaj wnętrze dla telefonisty, no i na szynie drzwi, które się wsuwały. Zobacz, że masz jeszcze oryginalne uszczelnienie. Uszczelnienie do widzę. Ostatnia taka klapa, bo wszędzie ją podemontowali. Chodź kawałeczek dalej. I tutaj Adam przy wyjściu, zobacz. Zobacz na grubość, nie? No. Przecież to na środka szkoła. Tak, ale one były. Na boki otwierane. Tak, ale to były drzwi na dwie dzielone. I na dole zobacz, normalnie na łożysku. Kulka była. Tak, na kuli. Po to, żeby można było je wąchać. Najmniejszy opór. Tak. Pewnie też jakieś
12 przynajmniej, to przynajmniej są jedne takie. To nie pomogą, one zawsze były zazwyczaj zamknięte. Gdzie mnie znowu zaciągnąłeś? Fortyfikacje były, bateria nabrzeżna była, bunkier dowodzenia był. Co to jest? No, jesteśmy teraz na baterii zaporowej, czyli takiej, która pełniła dwie funkcje. To była bateria przeciwlotnicza, czyli mierzyła i niszczyła samoloty, które chciały zbombardować port w Świnoujściu. No a po drugie, mogła niszczyć, atakować statki, które chciały tutaj na redę portu wpłynąć i zrobić jakieś wielkie nieszczęście załodze. No ale jedno działo niczego nie zrobi samo. No, tu jest tylko jedno działo, to jest tylko jedno stanowisko, ale tych stanowisk jest dookoła jeszcze 5, czyli łącznie ich jest 6. Działo 105 mm, naprawdę olbrzymie. No to lufa pewnie jest 4,5 metra do góry. Olbrzymia ilość amunicji, no i kilkuset żołnierzy, którzy obsługiwał taką baterię. Ale skąd to wojsko się brało tutaj? No bo się to samo działo niczego nie zrobi. Spać jeszcze, trzeba mieszkać, żyć? No, to jest obiekt pomyślany według najwyższych standardów, czyli poza tymi stanowiskami dla dział mamy olbrzymią ilość podziemnych schronów amunicji, mamy podziemne koszary. No, jest oczywiście kantyna, ja wyprzedzę już twoje pytanie. Jest także kantyna, więc żołnierze mogli swobodnie w tym lesie siedzieć i 2 miesiące i niczego im tutaj do życia na pewno nie zabrakło. Czy gdzieś w świecie jeszcze istnieją takie podobne obiekty? No, tych obiektów tak naprawdę jest niewiele. One są tylko na Atlantyckim i na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. No ale tak dobrze zachowanych jak te u nas w Świnoujściu jest naprawdę kilka w całej Europie. Czyli unikat. Czyli unikat. Byliśmy w bunkrze dowodzenia. Patrzę, tu jeszcze jakieś obiekty. One były bardzo ważne, mniej ważne. W ogóle co to było tutaj? Co to jest? No, Adam, to jest bateria leśna. No, dlaczego leśna? To łatwo się domyśleć. W lesie stoi. No bo stoi w lesie. To jest też bateria sprzed I wojny światowej. No, wybudowaną w 1910 roku i wyposażoną w 4 olbrzymie moździerze 210 mm. To wiesz, to jest taki pocisk. Poważne wiadro. No, takie wiadro prawie jak ja. A w ogóle to pracowało kiedyś w życiu? No, unikatowość tej baterii właśnie polega na tym, że ona nigdy nie wzięła udziału w żadnej batalii wojennej. Szybko się zestarzała, ją rozbrojono i pozostawiono w spokoju. No czyli i dlatego wybudowano betonowe mury i tak. No to nie tak do końca. Tak naprawdę prestiż tych wszystkich fortyfikacji i znaczenie właśnie polegało na sile, tak, odstraszania na tym wydźwięku propagandowym. Wszyscy wiedzieli, że są potężne fortyfikacje. No i dlatego nikt nie próbował sobie łamać tutaj ząbków i atakować tej wspaniałej wielkiej twierdzy. Dobrze, ale jaka tu jest grubość muru tych obiektów? No, w tych stronach amunicyjnych ten mur ma grubość ponad 2,5 metra, jest 2,5 metra litego betonu, niezbrojonego, bo nie znano wtedy jeszcze betonu zbrojonego. No i aby wyprowadzać z tych stron amunicyjnych na zewnątrz pociski, wydrążono w tych konstrukcjach dwa takie korytarzyki podajne. Specjalne do pocisków. Na których wózeczkami na zewnątrz tę amunicję ze środka podawano. Chodzimy, szwendamy się, oglądamy ciekawe rzeczy. Ale może gdzieś byśmy sobie troszkę usiedli? Jak z chorą mówisz, musisz. To starszy człowiek. Mamy miejsce do odpoczynku, chodzimy, będziemy sobie. Bodzu. Dzwonek, góra betonu? Do czego to w ogóle służyło? Co to jest? O, to też jest obiekt fortyfikacyjny. To jest wieża obserwacyjna baterii Goben. Największej świnoujskiej baterii. Baterii, która została wbudowana przez Niemców w okresie międzywojennym. No, przeciwko przede wszystkim polskim i angielskim statkom, które miały tutaj wpłynąć i zablokować. Obiekty bojowe, czyli działa tej baterii, są aż 1,5 kilometra od nas w głąb lasu. No, tutaj były oczy tej baterii. U góry olbrzymia kopuła pancerna z dalmierzem, czyli z lornetką, gdzie jeden okular od drugiego był w odległości 12 metrów. No i po prostu arcydzieło sztuki inżynierskiej. Na dole 2,5 metra betonu, żel betonu, góry 25-30 centymetrów. No i taki kształt, żeby udawać, że to jest po pierwsze latarnia, a po drugie w przypadku, gdyby nie daj Boże ktoś chciał tą wieżę zbombardować, żeby te pociski pięknie zsuwały się po ścianach i wybuchały gdzieś dalej. No, nie daj Boże, gdzieś tuż przy fundamencie tego obiektu, no, u góry było bardzo czułe urządzenie optyczne. Jakiekolwiek wychylenie tej wieży mogło po prostu spowodować, że ten domiar tak zwany, tak, będzie niedokładny. A co się stało z kopułą? To chyba wyglądało inaczej kiedyś. No, to tak jak niemalże każde fortyfikacje, które odwiedzamy, w większości nie ma ani kawałka stali, a to dlatego, że ta stal była po wojnie bardzo cenna. No i w ramach wielkich, ogólnokrajowych akcji był ten złom odzyskiwany, cięty, no i przetapiany na łyżki, łyżeczki, garnki. Żeletki. Tak, dokładnie. Widzimy to z zewnątrz, ale chcemy na to zobaczyć od wewnątrz? No nie zawsze, no o tej porze niestety nie, bo jest to teraz obecnie dostrzegalnia przeciwpożarowa. Leśnicy
siedzą gdzieś u góry i obserwują, czy czasem coś w okolicy się nie pali. Natomiast w sezonie letnim bardzo często można razem z wycieczką ten obiekt zwiedzić na szlaku. Przyjadę sezonem. Jak tam grzyby? Mnie grzyby nie interesują. Szybciej, szybciej! Łażę po tym lesie Piotek już pół godziny, ani fortyfikacji, ani czego. Co mam przez w ogóle oglądać? Piotrek, gdzie ty jesteś? Pietrucha, po ciebie się zapadłeś? Skąd wiesz? Co tam robisz? Chodź. Tam mam wyjść? Dawaj, szkoda czasu. Chodź. Trzymaj, bo się ściemnia. Jezus Maria, jaka wielka dziura. Do czego ta dziura tutaj służyła w ogóle kiedyś? Boże, jakie to małe, wszystko ciasne. Idź co jeszcze jeden. Ale to jest herbatę wszystko. Gdzieś ty mnie zaprowadził. Co to za dziura? Dawaj, miska, dawaj. Garbata. Nie powiesz mi, że to było na sujki, na ziemię, na grzyby, kapustę, ogórki. To w ogóle jest? Fortyfikacja. To jest fortyfikacja? To jest fortyfikacja. Ani pruska, ani ruska, no oczywiście ani niemiecka, polska. Z lat 50. budowana między innymi przez pana, no nie osobiście oczywiście, marszałka Rokossowskiego. I miała za zadanie? No, miała za zadanie powstrzymać wstrętnych imperialistów, którzy chcieli tutaj na naszej świnoujskiej plaży wylądować swoimi czołgami. No ale jedna taka dziura nic nie zrobi. O, nie jedna, Adasie. Jak sam widzisz, tych korytarzy jest tutaj bardzo dużo, kilkadziesiąt kilometrów. Są olbrzymie ukrycia dla starów, czyli ciężarówek, dla czołgów. Czyli schrony takie w ziemi. Tak, dokładnie. Są podziemne szpitale, magazyny amunicji. A to wszystko po to, żeby tych kilkudziesięciu żołnierzy, którzy tutaj byli rozmieszczeni wzdłuż polskiego wybrzeża, mogło zatrzymać tych aliantów, związać ogniem, aż nasze brygady pancerne z głębi kraju tutaj szybciutko przyjadą i tych imperialistów utopią. Takim czymś to ci powiem, że nie słyszałem, że takie dziury w ziemi. W morzu krwi. No najlepiej zachowane na polskim wybrzeżu. To grzybiarze muszą uważać, jak tutaj chodzą. No ten las raczej nie jest zbyt bezpiecznym miejscem do zbierania nie tylko grzybów, ale nawet do jakichkolwiek spacerów. Do kiedy to było w ogóle używane? Oj, do niedawna tak naprawdę, jeszcze na początku lat 80. te obiekty były tajne i przezpoufne. No i to jest jeszcze jeden dowód na to, że te Świnoujście tą twierdzą na wyspach była zaledwie kilkanaście lat temu jeszcze. Czyli od zawsze, jak się pamięcią sięgnie, była to twierdza morska potężna. Pruska, niemiecka, polska i jest dalej. I jest cały czas. Mamy coś ciekawego do obejrzenia jeszcze tutaj? No, umówmy się, że jutro samego rana zobaczymy zachodnią stronę. Samego rana? Samego rana. Słowo? Słowo. Dobra, i będziemy jutro. Co to jest za zamek, przed którym stoimy dzisiaj znowu? No, kolejny fort. No, mimo, że wygląda jak średniowieczny zamek, jest to fort, XIX-wieczny fort obronny, redutowy, którego zadaniem, tak jak w pozostałych, które były na zapleczu, była obrona za pola fortu nadbrzeżnego, który jest na północ od tego fortu, fortu zachodniego. Jaką nosił nazwę? Fort Anioła, czyli Engelsburg. A dlaczego tak? No a to dlatego, że jego bryła architektoniczna, ta zewnętrzna forma, do złudzenia przypomina zamek papieży w Rzymie. XV-wieczny zamek, w którym w przypadku dużego zagrożenia schraniały się głowy kościoła katolickiego. Ci, którzy projektowali ten fort, no, najprawdopodobniej czerpali z tych starych wzorców. No i w związku właśnie z tym liniaczym podobieństwem do tej wspaniałej rzymskiej budowli, taka inna nazwa. A druga wojna światowa? Co tu się działo? Działo się to dużo. Na koronie tego fortu XIX-wiecznego wybudowano pomieszczenie, na którym posadowiono urządzenia radarów. Tu było też Centrum Obrony Przeciwlotniczej całej twierdzy. No i u góry właśnie widzimy taką nadbudówkę, w której były te urządzenia, tych urządzeń radarowych łączności. No, są też, widzisz, wszędzie olbrzymie pancerne okiennice. One też pochodzą z okresu II wojny światowej. No, jest to ewenement na skalę nie tylko Świnoujścia i całej Polski, dlatego że ten obiekt ma wszystkie okiennice, jakie w ówczesnym czasie tutaj wmontowano, łącznie, zobacz, z takimi olbrzymimi pancernymi, dwuczęściowymi drzwiami, które są na dole. Ochronę Fortu Anioła i Fortu Zachodniego wzmocniono murowaną bramą obronną. Obok niej znajduje się niewielka ceglana budowla, wkomponowana w wał ziemny i zamykana pancernymi wrotami. Tylko ta remiza zachowała się do dziś z oryginalnymi drzwiami i pokrywami bocznymi niż na amunicję. I
Jestem trochę zmęczony, możemy troszeczkę odpocząć? Adam, no spokojnie, zaraz sobie odpoczniesz, bo to dlatego, że to jest ostatni obiekt na trasie naszej wycieczki. Wiesz, gdzie jesteśmy? Nie wiem. No jesteśmy na forcie zachodnim. Też w XIX-wiecznym forcie, byliśmy już w dwóch. We wschodnim, zwanym Gerharda, na forcie Anioła. No i trzeci z tych czterech fortów, jakie Prustacy zbudowali, to jest fort zachodni. Fort oczywiście także jak pozostałe nadbrzeżne. A to ustrojstwo? No, to od niego jest? No to jest troszkę późniejsze, bo to już jest nadbudówka z II wojny światowej, a to dlatego, że tutaj podczas II wojny światowej był oddział szkolny artylerii nadbrzeżnej. Szkolili się tutaj artylerzyści i w przeciwieństwie do tamtych pozostałych fortów, on cały czas tętnił życiem, tak, także w czasie II wojny światowej. Jaka była rola tego fortu? No tak jak fortu Gerharda z drugiej strony, na którym już byliśmy, to był fort nadbrzeżny artyleryjski, a więc jego głównym zadaniem była obrona portu w Świnoujściu i drogi na Szczecin, w głąb lądu, tak, przed nieprzyjacielską flotą, która chciała tutaj wpłynąć na Redę i przez kanał dalej do Szczecina. Słyszałem też takie pogłoski, słowa, fort zachodni, Westerplatte. Co ma to związane ze sobą? Jak to się łączy? No, bardzo dużo. No, stąd właśnie, z fortu zachodniego, pochodzi jedna z jednostek, która szturmowała Westerplatte. Bateria, która była tutaj na forcie, ta bateria szkolna, nosiła i nosi cały czas imię oficera, porucznika Henningsa, który był pierwszym oficerem, który zginął podczas tego pierwszego szturmu słynnego na Westerplatte. Jak się wojna zaczęła. Tak się wojna zaczęła, więc takie trochę pokręcone losy tych obiektów. No i stąd właśnie kojarzenie tego fortu bezpośrednio z Westerplatte. To jest koniec wycieczki? Widziałem wszystko już? No, zobaczyliśmy tak naprawdę mały fragment całej tej twierdzy. Zobaczyliśmy szlak fortyczny i trzy te forty XIX-wieczne, a tych obiektów jest jeszcze kilkanaście. No będzie trzeba jeszcze raz przyjechać, przynajmniej na jeszcze jeden weekend, żeby zobaczyć pozostałe to te obiekty. To reasumując, no, moją przygodę z fortami, dwa dni to jest za mało, żeby to wszystko zobaczyć. Tak naprawdę to ścieżka fortyczna to jest jeden weekend, XIX-wieczne forty też kolejny weekend, no i jeszcze drugi weekend przynajmniej na te obiekty, które dzisiaj nie widzieliśmy, a które są równie ciekawe, też pełen tajemnic, no i unikalne nie tylko w skali polskiej Europy, więc no można tutaj naprawdę kilka wspaniałych weekendów, kilka weekendów ze spotkaniem z przygodą i historią tutaj spędzić. Z tego co widzę, co mam mi pokazałeś, warto tutaj przyjeżdżać. Adam, masz jeszcze jakieś wątpliwości? Żadne. Świnoujście to faktycznie twierdza na wyspach. Szlak forteczny obejmuje 10 obiektów. Wszystkie zostały oznaczone. Stworzono również specjalną mapę. Oznaczenie obiektów to tablice, kierunkowskazy i przewodniki. Pomogły w tym między innymi unijne fundusze z projektu Rozwój i Promocja Turystyki Aktywnej w polsko-niemieckim regionie Uznam-Wolin.